7 stycznia od przylotu do Wrocławia amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły rozmieszczanie pododdziałów Brygady Pancernej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to następstwo decyzji podjętych w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO z lipca ubiegłego roku. W sumie do Polski i innych krajów bałtyckich do 21 stycznia ma trafić blisko 4000 żołnierzy. Dziś po 7 miesiącach mamy realizację tamtych zapowiedzi. Już na terenie naszego kraju, na Dolnym Śląsku, mamy wojska sojusznicze. Na dzień dzisiejszy są to Amerykanie, ale już niedługo pojawią się również Brytyjczycy i wojska rumuńskie. Żołnierze wojsk amerykańskich i brytyjskich będą stacjonowali rotacyjnie w Żeganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu. Nasze dowództwo, sztab generalny, dowództwo generalne uznało, że mamy tutaj na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim, naszym sąsiednim, najlepsze miejsca do ćwiczeń. Rozmieszczenie amerykańskiej brygady pancernej ma wzmocnić bezpieczeństwo w tej części Europy. Pobyt wojsk amerykańskich nie jest sam w sobie czymś szczególnym, natomiast czas tego pobytu będzie wypełniany wspólnym szkoleniem. Jak na polską gościnność przystało, dla amerykańskich żołnierzy z pancernej brygadowej grupy bojowej zaplanowano specjalne powitanie. Bezpieczna Polska to nazwa uroczystej inauguracji z okazji stacjonowania wojsk sojuszniczych. Impreza odbędzie się w sobotę 14 stycznia przed Urzędem Wojewódzkim. Będą pokazy sprzętu wojskowego, broni strzeleckiej oraz musztry. Organizujemy piknik Bezpieczna Polska również pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim i w dniu dzisiejszym chcielibyśmy zaprosić wszystkich Dolnoślązaków do uczestniczenia w tym pikniku. Przemieszczanie żołnierzy oraz sprzętu wojskowego do Polski z niemieckiego Bremenhaven potrwa do 21 stycznia. Pierwsze ćwiczenia żołnierzy na poligonach na Dolnym Śląsku i w Lubuskim rozpoczną się wiosną. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24.